Słuchajcie nowego odcinku podcastu Mój Ulubiony Film. Wita Was Łukasz Muszyński, a dzisiaj bardzo szczególny gość. Mogę sobie odhaczyć na mojej bucket list. Tak, bardzo mi miło w takim razie. Rzeczy, które zawsze chciałem zrobić, PZ. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Twoich ulubionych filmach. Dostałem całą bogatą i bardzo zacną listę, ale na początek w ogóle chciałem Cię zapytać, czy okres pandemii, w trakcie którego miałeś pierwotnie koncertować, wykorzystałeś w ogóle na to, żeby nadrobić sobie jakieś filmy i seriale, które czekały na kupce i na odpowiedni moment? Wiesz co, nie do końca tak było. W ogóle ostatni okres w moim życiu jest taki, że dużo mniej sięgam po jakieś takie kino, które mnie interesowało zawsze. Mam wrażenie, że nawet jeżeli mam czas, to w głowie jakoś nie mam czasu na to. A nie mogę się na tym skoncentrować, bo zawsze gdzieś tam z tyłu wiszą jakieś tematy, które mnie od tego jakoś, wiesz, odciągają. Co ja nadrobiłem? Ja w ogóle zaliczyłem akurat całkiem fajny serial, który lubię i już wcześniej po niego sięgnąłem, a nie miałem czasu. Uważam, że jest dobry. Zresztą maczał w nim palce Fincher. Fincher czy Nolan? Zawsze mi się mylą. Fincher. I to jest Mindhunter. Świetny serial, rzeczywiście. Bardzo dobry serial. I bardzo się cieszę, jakby odbębniłem całe i teraz czekam z utęsknieniem na kolejny sezon, no cały czas nie pojawia się. No jak to David Fincher, na niego, tak trzeba jak czekać. Na MC, tak. Czeka się. No ale tak, no Finchera lubię i też mam wśród swoich ulubionych filmów kilka jego rzeczy. I do tego za chwilę dojdziemy. Czekałem długo na tytuł filmu, który chciałeś podać jako swój ulubiony, ale tak jak wspomniałeś o tym, to jest jeden z wielu. Ale myślę, że on będzie bardzo zacnym punktem odbicia się w tej rozmowie. Wydaje mi się, że jest w tym filmie sporo rzeczy, które jest w twojej twórczości. A ten film to... Kasyno Martina Scorsese'ego. Okay. No tak. Znaczy wiesz, bo ciężko mi było wytypować w ogóle jakiś film, kurczę, taki, który byłby na pewno na topie. Scorsese to jest w ogóle taki reżyser, którego znam chyba wszystkie filmy, a jeżeli nie wszystkie, to prawie wszystkie. I prawie wszystkie oglądałem, niektóre po kilka razy, inne po kilkanaście. I Kasyno faktycznie jakoś gdzieś tam się... gdzieś tam jest na początku tej listy. No właśnie, jak wpadł tytuł Kasyno, to od razu zacząłem... I Goodfellas oczywiście. No oczywiście, w głowie research, w której twojej piosence pojawił się tytuł Kasyno, pamiętasz? Nie, pojawił się? Tak. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Damn it. Supergirl. Tak? Tak, tutaj wynotowałem sobie, lubisz to, że jestem z osiedla i gadam jak hustler po obejrzeniu Kasyno. Jest, było. No musiało być, kurczę, wiesz, ja już nie pamiętam, ale... No wiesz, takie to w ogóle kino gangsterskie, szczególnie w wykonaniu Scorsese, no to jest coś, co ja uwielbiam. Teraz mniej, bo na przykład Irlandczyk mi się nie podobał. No właśnie, o to chciałem zapytać. To się już zdezaktualizowało troszeczkę, wydaje mi się. No ale z drugiej strony może jest też tak, że Scorsese się rozlicza jakby z tym kinem gangsterskim, który kręcił i pokazuje ten świat starszych gangsterów, których świetność, których władza, wpływy nagle minęły i nagle obserwujemy po prostu starszych panów. Oczywiście, znaczy ja nie twierdzę, jakby co do zasady, cała ta historia tego szpana, o którym opowiada ten film, jest ciekawa. Natomiast już poprowadzenie tej historii i gra aktorska i tak dalej, no jakby dla mnie to nie jest to samo co kiedyś, prawda? Ja rozumiem, że tamto mogło być bardziej widowiskowe, bo zawsze opowiadało o jakichś takich, powiedzmy, aktualnych czasach kariery danego gangstera, powiedzmy, jego upadku ewentualnie później. No ale ci ludzie byli powiedzmy na tyle młodzi, pełni werwy, jakieś tam dużo było przemocy w tych filmach, prawda, ale tutaj nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że ta historia no trochę trąci dłużyzną jednak. No jest tak, film trwa ponad 3 godziny, no tak. Plus jeszcze efekty specjalne, czyli odmładzanie aktorów, tak, absolutnie tak. Może psuć odbiór. W ogóle w tekstach twoich piosenek zawsze było mnóstwo odniesień do kina. Tak, lubię kino. I to czuć od... twojej ulubionej seniority, mówię ulubionej, bo wiem, że... Nie cierpię, no. Ale tak. Znaczy, nie, może nie cierpię, mam już teraz taki lajtowy bardziej stosunek do tego, ale... No ale nie jest to... No tak, ale w tym tekście też były odniesienia i Sophia Loren, i Showgirls, czyli to kino tak. Zawsze gdzieś tam się przewijało. Skąd to się brało, że czułeś, że musisz umieszać te teksty filmów? Ja nie wiem, skąd to się wzięło, wiesz co, ja po prostu zawsze lubiłem oglądać filmy. To po pierwsze. I pamiętam, że to jeszcze były takie czasy, gdzie była wypożyczalnia kaset wideo, ja tam latałem, wiesz, po kilka razy w tygodniu i ciągle coś wypożyczałem, ciągle coś oglądałem. No, był taki moment, że kiedyś dawno, dawno temu, że to była w ogóle, wiesz, taka rzecz wcale nie do końca taka szeroko dostępna, nawet wypożyczenie kasety wideo, VHS.
powiedzmy, że nie było no, najtańsze na początku. Ale już gdzieś tam i zbierałem sobie na to i tak dalej, i chciałem oglądać filmy. Mam do dziś kumpla, z którym się znamy już ponad 20 lat, DJ Eclectic, niejaki, który zresztą grywa ze mną przy okazji koncertów Płomienia. No i też to taka nasza wspólna pasja była, wymienialiśmy się różnymi filmami, różnymi tam zajawkami na to, różnymi odniesieniami do muzyki z tych filmów i tak dalej, więc no nie wiem, jakoś zawsze chyba chciałem w tym uczestniczyć tak kulturowo po prostu w miarę możliwości. Pamiętasz w ogóle swój pierwszy seans kinowy, pierwszą wyprawę do kina? O kurczę, wiesz co, nie pamiętam chyba pierwszej. Pamiętam dwie, z tym, że kurczę, nie będę pamiętał tytułu filmu. A nie, będę pamiętał. Mikrokosmos się nazywał film. Tam poszedłem z babcią do kina w ogóle Ursus. Nie wiem, czy wiesz, to było przy zakładach Ursus dawnych, w Ursusie zresztą. I tam taki film o tym, że koleś jest zmniejszony do tak, mikrorozmiarów. Z Meg Ryan, tak. I z takim komikiem, którego nazwiska nie pamiętam. Martin Short? Możliwe, że był Martin Short, ale nie jestem pewien, czy to był on, bo dwóch było takich podobnych, oni mi się też zawsze mylą, to już czasy zamierzchłe. Znaczy, to był jeden z pierwszych. Kolejny film, seans, który pamiętam, to już byłem starszy i pamiętam, że zaciągnąłem mojego brata, który był mały w ogóle, na bardzo ciężki film, poszliśmy do kina, nie wiem jak nas puszczono, bo to było w kinie Luna. I to był nasz pierwszy wypad we dwójkę w ogóle gdzieś na miasto, z pozwoleniem rodziców, idziecie do kina, proszę bardzo, wybierajcie sobie sami. I pojechaliśmy i słuchaj, totalnie nie pamiętam jaki to jest tytuł filmu, może to mi wpadniesz na to, tak fragment fabuły był taki. Grał tam Christian Slater i Kevin Bacon. Christian Slater był więźniem osadzonym od małego w więzieniu za kradzież jakiejś tam małej rzeczy. I trafił na oddziałowego, którego grał Kevin Bacon, który się krótko mówiąc... Uśpieni. Otóż to. Robert De Niro i Brad Pitt też tam byli. Nie, to nie jest to, bo tam nie gra Christian Slater. Okej, okay, ani Kevin Bacon, ale historia, nie, bo to Kevin chodzi... Bacon gra w Uśpionek. A gra, tak. Ale nie, to tamten jest tylko bardzo podobna historia, tylko nie w obrębie, bo tam to było w obrębie kościoła, nie, to było w obrębie Poprawczaka, ta cała historia w Uśpionych. W Uśpionych zresztą nie dodałem do listy, ale Uśpieni to też jest taki jeden z my favorite. A ten film, no kurczę, no nie przypomnę sobie, ale to może po już gdzieś tam, wiesz, wygooglujemy to. No właśnie, wspomniałeś o ciężkich filmach i pamiętam taki wywiad z tobą, że mówiłeś w nim, że jak byłeś młodszy, to lubiłeś ciężkie kino, lubiłeś się dojeżdżać, kino cię miażdżyło, a potem ci to minęło. Stwierdziłeś, że jednak wolisz po prostu dobrze się bawić w kinie. Na jakim etapie to w ogóle nastąpiło? To przełamanie, że masz już dosyć. A wiesz co, wcale nie tak dawno temu, myślę, że tak od 6-7 lat mam taką sytuację. Gdzieś tam jak się wydarzyły w moim życiu jakieś takie rzeczy, które... no były dość poważne, cięższe i tak dalej, to zwróciłem uwagę na to, że ja nie potrzebuję doświadczać jeszcze w kinie jakichś tam ciężkich spraw, ich rozliczać i na nie patrzeć i oglądać, nie wiem, przemoc na przykład, albo jakieś dramaty ludzkie, tylko że, ale to poszło też trochę w złą stronę, bo to nie jest też tak, że to jest super przemiana, wiesz, bo ja teraz mam tak, że jak coś oglądam, to nie bardzo lubię właśnie wychodzić ze swojej strefy komfortu. Więc jak są jakieś tematy, które za bardzo mnie poruszają albo są ciężkie, to ja czasami z nich, mimo tego, że często jest to dobre kino, ja z tego rezygnuję. I to wcale nie jest taki dobry trop, no ale jest odmienny od tego, jak to wyglądało kiedyś. Mam dokładnie tak samo, na przykład nie znoszę filmów, w których pojawia się przemoc w stosunku do dzieci. A nie, no to jest w ogóle absurd. I to koszmar. Chociaż obejrzałem taki film, który mi się bardzo podobał na jakimś festiwalu i też znowu tytułu nie pamiętam, grał tam Joaquin Phoenix. Mhm. No i on był takim trochę postać super hero, ale bez żadnej tam, wiesz, peleryny czy coś, tylko taki... Joker może? Nie, no Joker to w ogóle, Jokera nie dodałem również na listę, a to ze współczesnego kina uważam, że genialny film. Naprawdę super zrobiony i fajnie, że to nie taki komiks przeniesiony do kina, tylko naprawdę ludzka historia. Też w klimatach Scorsese'ego w ogóle bardzo mocno. Tak, no tak, no bo tam jest nawiązanie bezpośrednio do filmu, który wymieniłem na mojej liście, czyli do Króla Komedii. Bo tam kadrowo w ogóle postaci, zresztą to nie bez powodu też się tam De Niro pojawia w tym quizie, w tym show. Tak jest. Bo jest nawiązanie, ale znowu zgubiłem wątek teraz. Mówiliśmy o filmie z Joaquinem Phoenixem, tak, superhero. Superhero. On był takim gościem, trochę złym człowiekiem, a trochę opiekował się chorą mamą i generalnie
rozpracowywał siatkę pedofilii i ich tam... To współczesny film sprzed 2 lat, 3. Nie czaisz tego? Tytułu znowu nie pamiętam. Znowu mi wypadło. On łaził z młotem i ich wszystkich tym młotem, kurczę. Taki mocno agresywny film. Ale niezły. Kurde, no widzisz, no nie pamiętam. Ja mam, wiesz, ja oprócz tych takich tytułów, które oglądałem setki razy, to mam trochę słabą pamięć ostatnimi czasy do tytułów, no. W każdym razie bardzo dobra rola Joaquina Phoenixa, właśnie taka przedsmak, wydaje mi się, tej roli w Jokerze. Obiecuję, że w trakcie naszej rozmowy wyjmę telefon i sprawdzę na Filmwebie i dojdziemy do tego. Ale dobra, tymczasem... to jeszcze ten Christian Slater i Kevin Bacon. Tak, też wydaje mi się, że ostatnio rozmawialiśmy o tym w redakcji. Ale wracając do Kasyna, mówiłem, że w tym filmie jest sporo z twojej twórczości, bo z jednej strony to jest film hustlerski, w którym wiadomo, są pieniądze, seks, walka o wpływy. I w twoich piosenkach też się często to pojawia, ale z drugiej strony jest tam mnóstwo nostalgii, jest mnóstwo melancholii i jest mnóstwo jakiegoś takiego rozczarowania światem, rozczarowania za tym, że ukochana kobieta odchodzi i cię porzuca. Więc no mam nadzieję, myślę, że to może dotyczyć mnie nie będzie już w życiu. Ale takie utwory też w twojej twórczości się pojawiają, więc ewidentnie jakby na tym poziomie ten film może z tobą rezonować emocjonalnie. Tak, wydaje mi się, że tam jest dużo wspólnych mianowników, co prawda, no ja bym sobie się w życiu nie wsadził siebie samego, mojej skromnej persony do świata jakiegokolwiek gangsterskiego. Są jakieś takie, wiesz, przenośnie i właśnie fajnie, jak się to ogląda w kinie. Natomiast, no kurczę, no tam jest dużo rzeczy, które po prostu mnie jako młodemu człowiekowi szczególnie też imponowały. Są i duże pieniądze, i fajne samochody, i w ogóle jakieś tam i wpływy, i pewnego rodzaju zachowania, i te postaci są bardzo takie jaskrawe. No i w ogóle obsada. Ja znów nie pamiętam, jak się nazywa ten gość, który niedawno zresztą zmarł. Tam gra fajną rolę też. Takiego gościa, który zajmuje się... W Rodzinie Soprano też grał. Tak, no. No i Joe Pesci, mój ulubiony, tak, to w ogóle genialny, mały taki, no jaki w ogóle, wiesz, tam rządzi wszystkim. De Niro, super rola, no po prostu to jest rola w ogóle dla mnie, no i Sharon Stone, ja w ogóle przez lata, od lat małoletnich byłem zafascynowany Sharon Stone, uważałem przez Nagi długi instynkt. Czas, tak, że to jest najpiękniejsza kobieta na ziemi, nie? W sensie z takich poza zasięgiem oczywiście. No nie, no zdecydowanie Sharon Stone, zwłaszcza chyba po Nagim Instynkcie stała się seksbombą, bo to był jeszcze taki film Sliver, nie wiem czy pamiętasz, to już nie była ta klasa, co film Verhoevena. Sorry, zakrztusiłem. Oczywiście znam Sliver, grał tam, Boże, jeden z braci Baldwinów. Ale nie Alec, tylko, przepraszam, jak on miał na imię? Jest Adam Baldwin, Stephen Baldwin, wydaje mi się, że Stephen to blondyn, a ten w ogóle to był taki, który już prawie nigdzie nigdy nie grał. Zagrał w 3 czy 4 filmach. Sorry, spokojnie. Kawa wpadła, nie tam. William Baldwin, sprawdziłem właśnie na filmie. Otóż to. Tak, Sliver jest to taki thriller erotyczny, nie? Tak. No to w ogóle była moda. Podejrzewam, że on by nie przetrwał próby czasu, teraz byśmy po niego sięgnęli, chociaż nie wiem. Nie, oglądałem ale, go ostatnio. Ale tak? O, widzisz, nie, ja nie. Daje się. Ale podobał mi się kiedyś. No pewnie ze względu głównie na Sharon Stone. Tak sądzę. Z pewnością. A miałeś w ogóle... chciałem jeszcze wrócić do postaci Joe Pesciego, czyli właśnie małego wariata. Tak. Na którego, jak się chce z nim bić, to najlepiej wziąć rewolwer od razu i upewnić się, że się go pozbędzie. Spotkałeś kiedyś na swojej drodze takich gości? Nie. Nigdy w życiu. Bo umówmy się, to porywczy charakter. Zresztą bardzo podobny charakter jest w Goodfellas, uważam, że tak. Korespondują ze sobą te postaci, ale nie trafiłem nigdy na takiego małego wariata, który jest, wiesz, taki butny, ale też coś za tym stoi, że faktycznie ciężko go pokonać i to szczekanie to nie jest tylko takie szczekanie. To nie, za to trafiałem na większych. Okej. To było gorzej. Ale mam nadzieję, że byli po twojej stronie w momencie, kiedy się spotykaliście. Teraz są zazwyczaj. Wiele z tych sytuacji to później przyjaźnie różne. Znaczy nie miałem takich sytuacji jakoś bardzo dużo, ale tak, no ale jest kilka przyjaźni tak zbudowanych na jakichś takich początkowych próbach sił. W ogóle jesteś chyba taką osobą, która ma bardzo starych przyjaciół i gdzieś tam relacje... No, 80-latek jeden, drugi tam 65. Nie aż tak, są w twoim gronie ludzie, którzy współpracowali z tobą od pierwszych płyt. To nie jest tak, że zmieniałeś swoje otoczenie. Wiesz, no pewnie na jakichś płaszczyznach tam zmieniałem. I pewnie mam nowych przyjaciół, z którymi na przykład no, znamy się kilka lat.
i to są super przyjaźnie. Natomiast faktycznie mam wokół siebie kilka osób, które są ze mną od lat, no, 20, nie, niewiele mniej lub niewiele więcej. O tak. No także to są już długie znajomości. Wracając do kasyna, czy w trakcie swoich wojaży po Stanach Zjednoczonych zawitałeś do Las Vegas? Nie udało mi się właśnie. Ale co ciekawe, mnie Las Vegas w ogóle, a szczególnie teraz, w tych czasach, ono mnie w ogóle za bardzo nie pociąga. I takie też słyszałem opinie, że to jest dużo kiczu. Bardzo. No ale to chyba zawsze była taka świątynia luksusowego kiczu. To nawet w kasynie też widać. Tak, ale no w kasynie to widać, jak najbardziej tam jest przepych, blichtr, taki w ogóle aż zły, nie? No, ale też są takie pieniądze, z którymi no, nie da się nic już zrobić, tak? To jest taki level. Natomiast wydaje mi się, że tamte czasy miały trochę inną klasę. Tak sądzę, nie? Że to nawet wizualnie widać. A może to jest też taka sytuacja, że inaczej to się ogląda w kinie, bo wiesz, to są, tu rozmawiamy o filmach zrobionych jeszcze na taśmie, w ogóle, wiesz, to wszystko inaczej wygląda, tam są piękne samochody. Ja lubię taki świat. Tego świata już nie ma. Dlatego też to nostalgia może. Masz wrażenie, że z biegiem czasu stajesz się coraz bardziej sentymentalny? Wiesz co, staram się nie być takim, wiesz, dziadkiem, który tam wraca do starych czasów, kiedyś to było fajnie, a teraz to już nie jest. Natomiast są rzeczy, których mi brakuje definitywnie. Między innymi właśnie w kinie uważam, że oczywiście są takie powroty spektakularne, jakieś tam... No, kino się zmieniło. Na przykład kino gangsterskie to jest rzecz, która nie istnieje, moim zdaniem, w tym momencie. Jakoś tak fajnie. Może też dlatego, że po prostu gangsterzy się zmienili. To są ludzie, którzy w inny sposób zarabiają teraz pieniądze. Tak, może raczej mafia VAT-owska, to są goście w garniturach. No tak, nie ma tego za bardzo, to prawda. To prawda, to swoją drogą. No ale wiesz co, jest gro jeszcze ciekawych historii, które można byłoby sięgnąć, wydaje mi się. Na przykład mnie ciekawi, oczywiście polskie kino to jest odrębna w ogóle pora w kaloszy, ale na przykład była taka postać jak Tata Tasiemka i ja bardzo bym widział taki gangsterski film o międzywojniu, jakiś w ogóle, wiesz, o tym panu. No to jest kwestia niestety budżetu. Budżet, no nie do przeskoczenia pewnie. Tu trzeba wyłożyć na kilkanaście milionów złotych, nie wiem, może wejść w jakąś komprodukcję. Na kino, które byłoby nagle widowiskowe. No w Polsce się mało tego robi, jak się duże budżety pojawiają, to dużo martyrologii jest, nie? Co zrozumiałe, ale no. To jest niestety problem polskiego kina, ale mam wrażenie, że powoli od tego odbijamy. W tym roku na przykład będzie miał premierę film z Dawidem Ogrodnikiem o... Najmro, tak to się nazywa, kocha, lubi, szanuje. Podobno jakiejś kultowej postaci w PRL-u, złodzieja samochodów. A widzisz. W klimacie Wilka z Wall Street w dodatku, tak twierdzą. Tak? O, ciekawe. No trochę Wilku z Wall Street mi trochę nie pasuje do PRL-u, ale... ale okej, okay, no... Ogrodnik jest świetny, więc jakby... Myślę, że na pewno on to dźwignie. Wszystko prawda. Dobrze, rzućmy w takim razie okiem na listę innych filmów, które mi wysłałeś, bo teraz patrzę sobie na nie i myślę, że już wiem, jacy są twoi ulubieni reżyserzy, więc Martin Scorsese z pewnością, tak, Christopher Nolan, jest tam, David Fincher, Ridley Scott, Spike Lee. Spike Lee bardzo i to właśnie z lat młodości, głównie chociaż kurczę, no ten ostatni film też go tam wymieniłem. The Five Bloods. Tak, nie, przedostatni, ten czarny, Oscarowy. Black Clansman. Tak, no super, taki komediowy lekko, wiesz, ale tak mi się lekko go oglądało. Może ja właśnie dorosłem do takiego kina. On był genialny. Był naprawdę, wiesz, nie tak, nie nadęty, fajnie zagrany. Jest i żart, i jest jakieś przesłanie społeczne takie trochę, ale też bez takiego, wiesz, bez, kurczę, wiszącej flagi amerykańskiej, bez jakiegoś patosu. No fajny, po prostu podoba mi się. Ale nie, no Spike Lee, wiesz, siłą rzeczy był taki moment, gdzie jako młody człowiek, jak zacząłem słuchać rapu, no to ja byłem zafascynowany też kulturą czarnych, tak, w sensie, wiesz, Afroamerykanie totalnie, hip-hop, jakieś podziały i rasowe i tak dalej. Może nie jakoś bardzo, ale tam też na tej liście jest taki film Clockers, który tak, głównie ze względu na soundtrack też i jakieś takie... właśnie haslerskie historie osiedlowe, no on gdzieś tam, wiesz, ruszył. Nie jest to z perspektywy czasu, wydaje mi się, jakiś najwybitniejszy film. Oceny też ma chyba słabe w ogóle. Znalazłem film z Joaquinem Phoenixem. Nigdy cię tu nie było. Otóż to. Tam tak. Ratuje taką dziewczynkę porwaną tak, przez... Tak, tak. I to jest, ten film nie był może jakiś niesamowity, ale w ogóle, wiesz, to był, wyszliśmy z kina, pamiętam, że byłem z moim kumplem, który jest reżyserem. Pozdrawiam, zresztą dawno się nie widzieliśmy, ale i mówi, kurczę, co za pomysł w ogóle, przecież każdy chciał w życiu zrobić film o gościu, który rozwala młotkiem po prostu pedofila, nie? Jak myślisz o takiej akcji, to w ogóle co myślisz? No myślisz, że wziąłbyś młot i byś go tam, kurczę, i nagle masz o tym film, ale film wcale nie śmieszny, nie żaden tam, ten bardzo mocny film, on dość agresywny był. Dramat psychologiczny tak, w zasadzie no. Bardziej niż uprowadzona, dajmy tak, na tak, to. Tak. Mhm.
Jest ciekawe przełamanie na twojej liście ulubionych filmów, ponieważ w dużej mierze to są dreszczowce, filmy gangsterskie, sensacyjne i nagle wjeżdża Sofia Coppola z tak. Przekleństwami niewinności i Między Bardzo słowami. Fajny film. Super, uwielbiam ten film. Jest jeszcze jeden film, którego tytułu nie mogłem sobie wczoraj przypomnieć, takich bardziej lightowych, ale tak Sofia Coppola, te dwa filmy mi utkwiły na maksa w pamięci. Uważam, że Przekleństwa niewinności to jest w ogóle film, który mną wstrząsnął. Kiedyś, jak byłem, bo oglądałem jako stosunkowo młody człowiek, uważam, że był super poprowadzony, że to było fajne aktorsko też. I to była taka historia właśnie, nie taka uliczno-gangsterska, która mnie no, na maksa ruszyła. A Między słowami, wiesz, no to jeszcze mógłbym dodać to, że Bill Murray to jest dla mnie w ogóle super gość. Jeszcze parę filmów z dorobku, wiesz, Billa Murraya, w których on grał, też pewnie by się znalazło na tej liście. No ale mówmy się, to jest ulubiony film wielu ludzi. To jest taki uniwersalny film obyczajowy dla mnie. Wiesz, po prostu i zabawne, i gdzieś tam taki chwytający cię za serce, ale też znowu bez patosu. No nie wiem, no jakoś tak jest, że gdzieś tam... A ten kolejny film, o którym mówiłem, to znowu tytułu nie pamiętam. Pamiętam, że grał tam Ewan McGregor. Jego tatę grał... Debiutanci. Christopher Plummer. Christopher ojca, Plummer, który tak. Tuż przed śmiercią wyszedł z szafy. Wyszedł z szafy, że jest homoseksualistą i tam kulisy związku z kolei. To bardzo fajny film. To jest kolejny film z takiej bardziej innej, wiesz, innej kategorii. Prawda? Życióweczka bardziej. Życióweczka, lajtowa raczej. Znaczy nie lajtowa może, ale lajtowa w stosunku do kina jakiegoś z przemocą gangsterskiego, które lubię. No to wiesz, ja mam dużo. Mam na przykład taki dziwny film, którego tam zapomniałem ci wrzucić, bo wiesz, cały czas mi się w głowie teraz pojawiają. Zupełnie z innym, jak na przykład film W pogoni za Amy. Nie wiem, czy ktoś... Świetny film Kevina Smitha. No, kocham ten Jeden film. Z moich ulubionych filmów. No, genialny film. No. Także wiesz, w ogóle ten Cichy Bob i Jay Cichy Bob. No. Tak, to postaci, które przewijały się tak, chyba w większości no. filmów Kevina Smitha. No, W pogoni za Amy to jest taka trochę Annie Hall, lat 90. Tak. Piękna opowieść o związkach. Tak. Z jednej strony mamy mnóstwo żartów o robieniu gały no, tak, i tak, tak dalej, i tak no, dalej. Tak, tam jest rzeczy. No. A w gruncie rzeczy jest to opowieść o pogubionych ludziach po 20, którzy zastanawiają się, w jakim kierunku poprowadzić swoje tak, życie. Tak, tak. No dużo takich filmów. To gdzieś tam teraz mi się znowu z tyłu głowy, widzisz, to w ogóle odbiegamy od listy mojej, ale... Bardzo dobrze. Na przykład mamy podcast, taki film... Jezu, on miał taki zupełnie inny tytuł, miał amerykański, a polski tytuł był absurdalny, ale mi się podobał. Orbitowanie bez cukru. Z Benem Stillerem. Benem Stillerem albo Bena Stillera? Był reżyserem chyba tego. Możliwe. Ciekawe, to nie pamiętam. Tam grał Ethan Hawke. Winona Ryder. Też taki, wiesz, w ogóle. Takiego kina się nie robi już w ogóle. Kompletnie. Ale podoba mi się to. Dawno nie sięgałem, muszę odświeżyć, bo... No Jezu, no dużo tego, wiesz, bo ja wymieniłem dużo ci gangsterskich, bo wiesz, na Scorsese zawsze był takim dla mnie, wiesz, tam jeszcze był film na przykład, w którym grał Nick Nolte i świetna rola De Niro, w ogóle takiego bad guy'a. Przylądek strachu. I Juliette Lewis tam grała jeszcze młoda, córka ich. Tak. No kurczę, dużo tego, no. No, a ten Scorsese cały czas wraca, bo przecież Scorsese pierwotnie miał być reżyserem Clockers, a ostatecznie został chyba producentem tegoż On miał być reżyserem Clockers? Tak, to był film, na którym pracował. Potem przejął go Spike Lee. No, nie wiem, czy dobrze się stało. Znaczy, wiesz, ja Spike Lee lubię, tak jak mówię. No, dla mnie tam Do the Right Thing jeszcze jest takim znamiennym filmem. Co tam ja jeszcze wymieniłem? Coś? A, to wymieniłem tylko ten właśnie ostatni, Bractwo. Dużo mamy rzeczy. No i Michael Mann też, kurczę, fantastyczny film. No to wiesz, Michael Gorączka. Mann to jest kult. Scena, wiesz, w knajpie pomiędzy De Niro a Pacino, ta rozmowa, która, legenda głosi, że ona była improwizowana w dużej mierze przynajmniej. Że ona longiem po prostu poszła i została do filmu włożona w takiej formie. A jak masz na przykład wybrać między Robertem De Niro i Alem Pacino jakby dwiema szkołami aktorskimi? Bo to jest trochę tak, że Al Pacino reprezentuje szkołę, w której rola jest naczyniem, którą wypełnia aktor swoją charyzmą, a w przypadku De Niro jest odwrotnie, czyli jakby rola staje się naczyniem dla aktora, że on jakby wsiąka absolutnie w tę postać, więc woli bardziej charyzmę. De Niro, zdecydowanie. Czyli skupione. Tak, De Niro dla mnie, jakbym miał wybrać spośród tych dwóch aktorów, zawsze De Niro. I nawet w Gorączce. Ale to może dlatego, że wiesz, to tak jest w życiu, że czarny charakter zawsze bardziej przyciąga widza. A wiesz, no, a jednak Pacino z policjantem. No, to taki tragiczny. Ale świetna rola, nie, świetna. Bardzo lubię ten moment, jak on tam wchodzi do domu po kilku nieprzespanych nocach i w robocie i okazuje się, że tam jest jego żona, zresztą któraś już z rzędu i jakiś facet, nie?
i ogląda telewizję ten facet. A jedyne, co jest w tym domu, to jest telewizor, co jest w domu własnością Pacino, czyli on się nazywa Hanna. Vincent Hanna. Vincent Hanna. To jest ten jego mały telewizorek. I on mówi, możesz robić wszystko, ale nie będziesz, you will not watch my motherfucking television set. To jest również bardzo melancholijny film. Tak. Przesiąknięty jakimś takim smutkiem. Ale tak, no Mann w ogóle ma takie gdzieś z tyłu rzeczy. Miami Vice nie do końca mi leżało. Ostatnio odświeżyłem sobie Miami Vice, Michael, ale mówię o filmie, nie o serialu, bo serial to jest oczywiście klasyk, nie? Ale ostatnio odświeżyłem i jakoś tam spodobał mi się w miarę. Taki, wiesz, to jest takie ładne do oglądania. Tak, bo to jest tak, że mam wrażenie, że większość osób, jak widziało kinowy Miami Vice, to było rozczarowane, że ten film zupełnie nie przypominał tego, co znali z serialu. No nie. A za drugim razem okazywało się, że jakby klimat tam gra główną rolę. Tak. Tam... scena na przykład z motorówką. No tak, nie, no tam jest dużo. Ale nie pamiętam, jaki tam był dialog. Mnie tam raziły dialogi. Faktem jest, że jak odświeżysz sobie serial Miami Vice, to tam też są takie naiwne dialogi, bo to były takie czasy kina. Ale tam jest właśnie taki ten Colin Farrell, tam płynie motorówką i tam jest, wiesz, tam Ola Chica, Ola Chico, nie? I to jest koniec dialogu. I wiesz, to takie było... Mnie to tam... No jak ja byłem w kinie, to przyjąłem ci, że to był pierwszy moment w moim życiu, że poszedłem na coś Michaela Manna i mówię, kurde, wyjdę stąd zaraz. Aż tak. Ale nie, wrogowie publiczni ci weszli. Bardzo, ale jak byłem w kinie, to też miałem taki moment, że nie podobał mi się ten zabieg na początku, bo on tam wykorzystał jakąś kamerę taką cyfrową. Wszystko nakręcone. Tak, i wkurzało mnie to, nie? Byłem w opcji, kurde, to nie to, to już nie jest taśma, wiesz. I irytowało mnie, ale później wracam często do tego filmu, bo bardzo mi się podoba rola Jezus Maria. Christian Bale? Nie, Christian Bale, Johnnego Deppa oczywiście, no przecież, wiesz, zaćmienie jakieś. I no i lubię graną przez niego postać w ogóle, no to jest, wiesz, gangster celebryta w ogóle, nagle. Ale też postać tragiczna. Tragiczna, absolutnie. Lubisz takie postaci, twardzieli, którzy jednocześnie jakaś fatum wisi nad ich głową. Ale twardzieli nie do końca też tak naprawdę. To jest moim zdaniem taka akcja, że to jest wykreowany wizerunek twardziela i funkcjonowanie w jakimś świecie, które to wymusza, a z tyłu masz historię w ogóle jakąś taką nie do końca, no. A przenieśmy to na rap. Czy w takim razie w rapie też trzeba wykreować sobie postać, żeby funkcjonować w nim? No trochę trzeba, na pewno. Ty też czujesz, że trochę kreujesz PZ-a, że PZ jest trochę kim innym niż Paweł Kapliński? Jest trochę. No tak musi być, no. Znaczy ma dużo, wiesz, cech wspólnych, bardzo dużo, ale wiesz, na rodzimym rynku nie wypada mówić, że coś jest not true. Ale, więc jest true, ale na pewno jest tak, że gro historii, które opowiada człowiek, w którego się wcielam, to są obserwacje dotyczące innych osób, a niekoniecznie mnie, wiesz, mojego życia. Więc to może wynikać też, że takie to są historie, a nie inne. Obiecywałem sobie, że będę się gryzł w język i w ogóle nie będziemy rozmawiać o rapie w trakcie tej rozmowy, bo i tak za dużo dostajesz pytań w trakcie każdego z wywiadów, więc dobrze, odbiję. Chociaż, dobra, jednak zahaczę jeszcze. No. Ale z drugiej strony chyba jest tak też trochę, że kwestia bycia true, no, nie jest już aż tak ważna. Czy na przykład Oscar, który serwuje na płytach problemu historię, no nie wiem, jak w piosence Dr. Melfi, no, o 30 piętrze, wyrzucaniu zegarków do kibla i spłukiwaniu ich, no to wiadomo, że to nie przeżył, no tak, tego. No nie przeżył, ale to już jest jakaś taka fikcja literacka, która, znaczy literacka, no fikcja, która tworzy historię science fiction nam. A to już jest też oddzielna para kaloszy, bo gdy w ogóle w kawałku od razu mamy do czynienia z historią, która jest nieopowiadana na przykład w pierwszej osobie, no to masz tak zwany storytelling. A Oscar jest w tym świetny. No genialny jest. No ty też masz świetny storytelling. Właśnie w kawałku z trochę, ale... Oscarem, no tak, o seryjnym zabójcy. No bardzo mi miło. No, ale widzisz, to już na wstępie się orientujesz, że mamy do czynienia, raczej się orientujesz do czynienia z bohaterem fikcyjnym, który ma tylko zwrócić uwagę na jakiś problem, który może nie w takiej skali, ale być może jednak jest. Wiesz, istnieje na świecie, tak? W twoim otoczeniu może jest, ale nie jest aż tak przerysowany, ale kto wie, czy go w ogóle nie ma. Raczej jest, tylko pytanie o skalę. Może to nie jest skala, w której się morduje ludzi, ale jest to jakaś tam skala, no. Jako fan kina, czy jak na przykład jesteś na planie teledysków, to lubisz, żeby ten teledysk był z dużym budżetem, bo myślę teraz o twoim najbardziej filmowym teledysku i wydaje mi się, że jest to Droga. Droga faktycznie miała w ogóle najbardziej takie filmowe zaplecze. I to czuć.
czuć. Że jest to duży budżet, trochę atmosfera rodem z kina grozy, też gwiazdy zaangażowane jako bohaterowie. No tak, to było w ogóle, to było nawiązanie do kina, ale nie powiem do czego. Dlaczego? Dlaczego nie powiem? No. No nie wiem, czy mi wypada, bo to reżyser musiałby, reżyserowie nawet, bo ten Andiamo mieli takim... No poniekąd jesteś też twórcą tego, ponieważ to do twojej piosenki. Ja nie powstał. Pamiętam teraz jeszcze, czy tytuł dobrze zrozumiałem, ale jest film, to jest film niemiecki, kultowy, o upadłym aniele i on się nazywa... Błękitny anioł? Nie, błękitny? Może z Marleną Dietrich, może? Mówimy o tym filmie z lat 30. No... To jest chyba ten czas. Kurczę, widzisz, no nie chcę, bo musiałbym Google uruchomić, bo już pamięć szwankuje. Totalnie, wiesz, totalnie mi to umknęło. Na pewno stary film niemiecki właśnie. A, demet, no nie przypomnę sobie. Będziemy musieli gdzieś to już... Dobrze, 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 ale wracając do planu teledysku, czy ty lubisz w ogóle brać udział w jakiejś kreatywnej stronie pisania scenariusza? Nie. Jak to wygląda? Nie, nie, to. Ja lubię przesłać referencje. Powiedzieć, tak bym chciał, nie? I to, ale to też z uwagi na to, że ja mam coraz mniej czasu i w ogóle na nic nie mam, kurczę, czasu, już mi to wpienia. I... No i wiesz, ciężko mi tam się angażować w te rzeczy. Poza tym teraz często też jest tak, że klip to powstaje tak na wariackich papierach, że ja nawet nie mogę się porozumieć. Sięgam po jakiegoś reżysera, z którym chciałbym pracować, ale on nigdy nie ma czasu. Ja bym musiał na niego czekać pół roku, a klip muszę robić na za dwa tygodnie. I tak w kółko, nie? Także, ale lubię takie rzeczy, jak pytasz. No ten w ogóle plan zdjęciowy do drogi bardzo mi się podobał. Bardzo była fajna rzecz. To są ciężkie sprawy, bo teraz też, wiesz, rap jako muzyka, czy tam hip-hop, czy jak tego nie nazwiesz, jak to by nie ewoluowało, to ma też swoje mody. Teraz jest taka moda, że takie klipy, do których potrzebny jest taki plan zdjęciowy, gdzie kreujesz w ogóle jakąś rzeczywistość inną, to jest coś, co trochę, wiesz, już odeszło w zapomnienie. Nie, że teraz co innego jest na tapecie troszeczkę. A jakbyś zdefiniował to, co jest teraz na tapecie? Bardziej takie zabiegi bym powiedział, jakbyś moodboard robił. Okej. Nie? Czyli masz tumblerowe kadry, takie... Znaczy, no wiesz, zabiegi formalne są często fajne. Jak masz fajnego operatora, który kuma, no to wiesz, no jest dużo fajnych rzeczy, możesz zobaczyć tam. No, ale to jest temat rzeka, polskie klipy. Może nie ciągnijmy go, wiesz, bo to... W polskim klipie nie ma zbyt dużych budżetów. Prawda jest taka, że czego byśmy nie mówili o polskiej muzyce, to zawsze, przy nie wiadomo jak dużych nawet sukcesach, teledysk z naprawdę dużym budżetem to jest rzecz na granicy opłacalności lub nieopłacalna sprawa. Czyli teoretycznie nie powinien się jej w ogóle robić, bo nie jest ci do niczego potrzebna. Tak naprawdę wydasz tylko bardzo dużo pieniędzy i tyle. A jak podoba ci się to, co robi Michał Dąbal? Bardzo. Uważam, że jest bardzo utalentowany. Co można byłoby podejrzewać już wcześniej, nie? To jest dopiero absolutne przebranżowienie się od wybitnego producenta hip-hopowego do świetnego operatora. Mówił mi, ostatnio spotkałem go, że chce wrócić. W sensie mówi o muzie. Muzie. Tak. Ostatnio nagrał Hot 16 Challenge. To może była jego zapowiedź. On nagrał? Zapowiedź, tak. Kurde, że do niego trafiłem? No to widzisz, to będziesz mógł sprawdzić. Sprawdzę koniecznie. Szok. Ale że rapował? Tak. God damn it, nie? Co za iron. Dobrze, wracając do filmów. Dlaczego wymieniłeś drugiego ojca chrzestnego, a nie pierwszego? Czy jesteś z tych, którzy jednak uważają, że drugi jest lepszy? Drugi jest lepszy, absolutnie tak uważam. Bo jest bardziej tragiczny, tak? Wiesz co, przede wszystkim tutaj jak wrócimy do porównania Pacino De Niro, dla mnie to jest rzecz niesamowita. Nie wiem, czy to Coppola tak poprowadził Pacino, ale to jest dla mnie jedyna rola Pacino, której, znaczy są momenty, gdzie on krzyczy. Bo on w ogóle jest taki, że wiesz, jak gra Scarface'a, to krzyczy, jak tam późniejsze filmy, to on jest taki drący się. No to mu się zmieniało. Na początku kariery rzeczywiście był bardziej skupionym aktorem. No właśnie. No to, ale to mówimy co, o jakimś Serpico, takie rzeczy, tak? Tak, tak, tak. No, teraz mi jeszcze jeden film przyszedł do głowy, zupełnie nie wiem, miłosna historia. Michelle Pfeiffer. Frankie John. Otóż to, też niezły film. Prawda. No ale tu mi się podoba, że on jakby tam się rozwija dopiero w tym. Moim zdaniem w drugiej części on się rozwija, on jakby tam jest już, kurde, naprawdę tragiczną postacią, jest tym Donem, jest, no ma bardzo dużo władzy, za tym idą jakieś historie rodzinne, no i wiesz, no nie wiem, genialna rola dla mnie przede wszystkim i historia za tym idąca.
trochę też może bardziej aktualny dla mnie film, jeżeli chodzi o formalne zabiegi, bo ja jestem najbardziej chyba fanem kina z lat 90. No a jednak Pierwszy Ojciec Chrzestny to jest trochę taka poprzednia epoka, nie? On jest taki, że jak do niego teraz wracasz, to jest nadal świetny film, no ale on już taki jest, kurczę, wiesz, no tak jak Taxi Driver, no. Zestarzał się Taxi Driver, twoim zdaniem? No trochę, wiesz, trochę, no już widzisz, że to jest... Nie wiem, jak to ująć. Ja lubię taśmę filmową, ale w takim wydaniu 90s, no mm-hmm. bardzo. Czyli to by pewnie 35, nie wiem. Chociaż nie wiem, na czym była robiona akurat druga część. Myślę, że to był podobny rodzaj taśmy, tak jak w pierwszej części. Nie pamiętam, kto był operatorem. Operatorami mam problem, bo wiem, że jest świetnych od cholery, którzy mają genialne zdjęcia. Tak jak reżyserów pamiętam całkiem nieźle, tak operatorów nie cholery. Ale kiedyś w ogóle wracając do kina, to jeszcze do tych lat młodzieńczych, jak latałem do tej wypożyczalni, to miałem taką... Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Nikt mnie do tego nie zmusił, nikt mnie w tą stronę skierował. Sam tak poszedłem, że ja chodziłem do tej wypożyczalni i w ogóle musiałem wiedzieć, kto gdzie gra, jak się nazywa reżyser, kto robił zdjęcia. Wiesz, czytałem sobie o tym i musiałem to wiedzieć. Teraz już tak nie mam, no i widzisz, no i już nie pamiętam wielu rzeczy. Inne rzeczy pojawiły się na głowie, ale to świadczy o tym, że gdzieś tam od małego absolutnie byłeś wkręcony w to. Były na przykład filmy w wypożyczalni, po które chciałeś sięgnąć, a pani mówiła, że nie, jeszcze jesteś za młody? Miałeś taką sytuację, kiedy były na pewno, ale zawrócony? To wiesz co, ja nie pamiętam, co to było już, bo to były takie czasy typu Obcy, wiesz, raczej takie rzeczy. A w ogóle ja jestem fanem Obcego Trójki, którego wyreżyserował Fincher. No i to był jego debiut, z tego co pamiętam, a no, on takie recenzje zebrał słabe. Tak, i David Fincher bardzo źle go wspomina i w ogóle po tym filmie nie chciał w ogóle reżyserować i dużo czasu wytwórni New Line Cinema zajęło, żeby przekonać go do nakręcenia 7. I tam też zrobili to tylko dlatego, że potem do Finchera trafiła wersja scenariusza z pudełkiem. Jak to z pudełkiem? No, bo było kilka wersji scenariusza i w jednej z tych wersji, którą chciała wytwórnia zekranizować, nie ma sceny z pudełkiem, tylko bohaterowie ganiają się po płonącym kościele i jest happy end. Ale Fincher powiedział, że musi być wersja z pudełkiem i Brad Pitt go poparł i od tej pory są najlepszymi przyjaciółmi. No i ja to szanuję, no bo to jest kluczowa scena, nie? Zresztą, kurczę, no, ciężka bardzo. To też jest jeden z moich ulubionych filmów, ale stwierdziłem, że jak go wymienię, to już będzie tak sztampowo. Chociaż dużo tu jest takich filmów. Są świetne filmy. Teraz a propos seriali jeszcze. Ty jesteś w ogóle takim człowiekiem, który potrafi binge-watchować seriale? Jeden sezon od początku do końca? Tak, absolutnie. Co na przykład zbinge-watchowałeś ostatnio? Ostatnio nic. Bo nie mam czasu, no ale wiesz. Wiesz co, na przykład ciekawe jest to, kiedyś obejrzałem taki serial, który teraz to wydaje mi się słabym serialem już, ale łyknąłem go w ogóle prawie w całość i nazywał się The Killing. Tak. Kilka sezonów było. Tak. Też bardzo mocna rzecz. Mocno. Szybko go. Ale to wiesz, oglądałem go kilka lat temu, ładnych niż 6-7. I jak tylko usiadłem do niego, to jakby wstałem, jak skończyłem. Wiesz, to była taka akcja. Ale co? Na przykład ciekawe jest to, bo w ogóle tak wciągnąłem też większą część Gry o Tron na jakimś etapie. Mad Men, taki serial, uwielbiam, uważam, że jest genialny. Zresztą tam chyba scenariusz w większości pisał taki koleś, który Rodzinie Soprano też pracował. Tak. A no, Rodzina Soprano jest moim do dziś ulubionym serialem forever, jakby nie ma... Co by się nie pojawiło, I don't care, to jest... A wiesz, że będzie film kinowy Rodzina Soprano? No ale nie będzie Jamesa. No nie będzie Jamesa, ale jego syn zagra Jamesa Gandolfini. No wiem, aczkolwiek no obawiam się tego trochę. Obawiam się, cieszę się, ale się obawiam. No. Wiesz, dla mnie Gandolfini, powiem szczerze, że ja nigdy nie stanowiłem żadnego fanbase'u do momentu jakby obcowania z Rodziną Soprano i uważam, że ja im bardziej wsiąkałem w ten serial, tym bardziej kumałem, że to jest geniusz, nie? To jest genialna rola, że ona jest dla niego. Bo to nie jest tak, że w kinie on gdzieś tam w innych filmach mnie jakoś super porywał, Gandolfini, nie? Ale był na przykład taki film, gdzie on grał naczelnika więzienia. Ostatni Bastian tam grał jeszcze... Taki, właśnie tam grał Robert Redford? Robert Redford, dokładnie tak. Bo mi się myli to z filmem, w którym grał Nicolas Cage też w więzieniu. Connery, Lot Skazańców. Może? Tak, to też to. No, ale mi się to naprawdę często myli. Niemniej jednak ta była dobra rola Gandolfiniego. Film to tam taki okej. Fajny, ale nie jakiś niesamowity. No i jeszcze super film, w którym on grał. Enough Said to był tytuł.
amerykański. To był chyba jeden z jego ostatnich. Jeden z, później jeszcze zagrał w takim, powiedzmy, trochę gangsterskim, gdzie grał Tom Hardy. To świetny film w ogóle. Fajny film. Uwielbiam The Drop. Tak, The Drop. Fajny film, fajny, to prawda. Ale tamten Enough Said, taki obyczajowy film, który też bardzo lubię i ciekawa historia tam w ogóle dwójki już starszych ludzi, miłosna. Córka Bono też tam w ogóle zagrała. To jest córka Bono? Córka chyba bohaterki to tak. Aha, córka bohaterki to... Córkę bohaterki grała córka Bono, tak mi się wydaje. No dobra, to taka ciekawostka, o której nie wiedziałem. Ale bardzo mi się podoba tam w ogóle taka współczesna rzecz pokazana w tym kinie, czyli relacja dwojga ludzi po jakichś rozwodach z dziećmi, wiesz, to jest taka rzecz, a bardzo fajnie zagrana, dużo takich niuansów jakichś i między ludźmi fajnych rzeczy, które jakoś trafiały do mnie. Super film i super rola. To teraz ja ci powiem o mojej ukochanej scenie z rodziny Soprano, pewnie ją pamiętasz. Tony je obiad razem ze swoją siostrą i jej facetem, który pracuje dla Tonego. No. I siostra informuje Tonego, że chodzi na terapię gniewu, stara się powściągać swoje agresywne instynkty. Jest, na pewno. Więc ona odbiera jakiś telefon od jakiegoś telemarketera, grzecznie mu dziękuję i Tony się wkurza. Zaczynają wpieniać, opowiadając o synu z pierwszego małżeństwa, co kończy tym, że ona rzuca się na niego. Tak, 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 się biją. To jest tam na takiej działce już, czy coś? To jest nie, to jest akurat w domu. A, jeszcze. To jest w domu, dobra. I potem on wychodzi z jej domu, po tym jak ona wpadła w szał, uśmiechnięty i zaczyna się piosenka The Kings, I'm Not Like Everybody Else. A, no wiadomo, kocham to zresztą no, super piosenka i zresztą tytułowa poniekąd, no. No tak, no. Nie, no super w ogóle. Ja lubię jeszcze, później jest analogiczna sytuacja, jak oni wyjeżdżają na tą ich taką jakąś daczę, czy tam coś tam i tam dochodzi do rękoczynów pomiędzy tym Bobim. Tak. Bobby poniekąd pacyfikuje, no zbił swojego Dona, nie? Zbił go, ale jako, że jest mężem jego siostry, to jakby nic się z tym nie dzieje dalej, nie? Łatwo ci wzruszyć w kinie? Nie do końca. Nie zdarza mi się uronić łezki raczej. Ale zawsze tak było, czy to raczej z wiekiem przyszło? Bo ty lubisz melodramaty, wymieniłeś już kilka tutaj. Ja bardzo lubię. Znaczy wiesz, ja się wzruszam, ale jakoś no, tak się złożyło, że jakoś, no, nie wiem, już nie pokazuję. Nie wiem czemu. Pewnie to niezdrowe. Kiedyś jak byłem mały, pewnie pokazywałem. Tak. Płaczę rymami, dlatego nie zobaczysz łezki. Na przykład, tak. No już tak dziwnie już się złożyło. No. A jak jest z humorem? Jaki typ humoru lubisz? No niestety ja jestem absolutnym fanem suchego żartu, to jestem jakby tutaj przodownikiem. No to taki, w ogóle z komediami w kinie mam problem. Nie jestem fanem tego gatunku. Okay. Bardzo mało mógłbym ci wymienić komedii, które lubię. Ale jeżeli miałbyś na przykład wybrać swoją ulubioną komedię, byłaby to? Nie wiem. Totalnie, weź coś rzuć, może mi się coś przypomni. Nie wiem, ja lubię filmy z William Ferrellem na przykład. No... 40-letni prawiczek wpadka, może coś Judah Apatowa? Nie, to w ogóle widzisz. No ja... Żandarm Saint-Tropez. Nie, to ja jakieś bardziej chyba stare komedie, wiesz? Ale kurczę, co? Nie wiem. Ja nie wiem, czy to da się zakwalifikować do komedii. Ja lubiłem na przykład rzeczy z Eddie Murphym, takie rzeczy, wiesz, jakieś... Książę w Nowym Jorku. No kurczę. Linia z Beverly Hills. No tak, no to sztosy. Nieoczekiwana zamiana miejsc. Tak. No to wszystko, co mówisz, to ten, wiesz... Jakieś na pewnym etapie jakieś najgłupsze rzeczy, jakieś te parodie takie, typu, że wiesz... Leslie Nielsen, czy raczej Leslie coś? Leslie Nielsen trochę, takie Moja rzeczy. Broń. Tak, ale to już, wiesz, nawet ostatnio to włączyłem z moją partnerką, która tego nigdy nie widziała i to już nie, próby czasu nie przetrwało. Nie za bardzo. No jest tam śmieszne, takie, oglądasz tam i to koniec twojej reakcji. Ale faktem jest, że jakby zacząłem stronić od komedii, nie wiem czemu w sumie. Ciekawe, może smutny jestem jakiś. No może po prostu komedie przestały być zabawne. Za mało komedie są, rzeczy. Ale też widzisz, ja to jest trochę tak, może nie powiedziałbym, że nie lubię komedii, ale to jest trochę tak jak z wyborami w menu. Wiesz, wchodzisz do restauracji i dopóki ktoś ci nie zamówi krewetek, to ty ich nie jadasz. Na przykład. Ja tak mam. Nie? A później ktoś mi zamawia dobre krewetki i ja jem i się zajadam nimi, wiesz. Ale sam nie wybieram, to znaczy i w ogóle niestety jestem taki dość apodyktyczny w tym, bo idziemy do kina na przykład z moją Lubą, ja wybieram filmy, nie, na ten nie pójdę, nie, ten to syf, nie, na to nie chcę, a później się okazuje, że czasem zostawiam tę wolność wyboru i jest okej, nie, i jest fajnie i w ogóle oglądam coś, po co bym nie sięgnął prawdopodobnie i wiesz, to jest super. A brakuje ci w ogóle doświadczenia kinowego w związku z pandemią? Bardzo. Ja tak, ja w ogóle zwykłem czasami chodzić sam do kina i lubię to.
No i tego mi brakowało. I teraz podobno kina są otwarte. Ciekawe jeszcze w trakcie pandemii, co mi się bardzo podobało, otworzono kilka kin samochodowych. To jest ekstra. To mi się kojarzy w ogóle... Amerykański klimat. Amerykańskim klimatem, który ja pamiętam z kolei z filmów i to różnych, z horrorów nawet jakichś. Jeszcze z takiego kina też właśnie powiedziałbym hip-hopowego o Afroamerykanach z Los Angeles, jakieś tam różne, bo oglądałem też byłem fanem kilku filmów, nie wymieniłem ci tam ich, chociaż jeden chyba wymieniłem, Boys in the Hood. Tak. To jeszcze jest kilka, Menace to Society na przykład taki film, coś tam jeszcze było, nie przypomnę sobie teraz, no ale było, w kilku z nich było to kino samochodowe zresztą gdzieś tam. Ja zawsze chciałem do takiego kina samochodowego gdzieś tam pojechać i tego nie było kiedyś, wiesz. No i teraz byliśmy, oglądaliśmy co prawda Sin City. Ja trochę jestem fanem, a trochę wręcz odwrotnie. To jest taki film, wiesz, który wizualnie jest super zrobiony i no jest super zaadaptowany ten komiks. No ale gdzieś tam jak oglądasz któryś raz, to już taki jest... Czuć upływ czasu. No bo... No tak jak w komiksie, no tam masz te dialogi jakieś tak dalej, to są takie, wiesz, no jakbyś w chmurkach faktycznie miał te napisy. Trzeba to lubić. Ja na przykład nie bardzo lubię adaptacje komiksu. Znam takich wariatów, mój hype man, którym znam się od 20 lat, jest fanem komiksów, w ogóle ma, wiesz, całe półki komiksów, on ogląda wszystkie adaptacje komiksów, Avengersów, coś tam. Do mnie to mało trafia. Oprócz efektów specjalnych, które jakby, no faktycznie podnoszą kino na inny poziom zupełnie. To są dla mnie często historie takie... A myślisz, że... Nie takie kino lubię. Współczesny hip-hop, polski hip-hop, to jest dobry temat na film? Nie wydaje mi się. Bo do tej pory doczekaliśmy się dwóch tak naprawdę. Biografii Paktofoniki i biografii Hady. I one... Oba te filmy zostały przyjęte z mieszanymi uczuciami, zwłaszcza przez scenę hip-hopową. Tak, no ciężko jest, bo mimo wszystko nadal środowisko hip-hopowe jest hermetyczne dość. I wydaje mi się, że... Z całym szacunkiem do branży filmowej, nawet ludzie o super wrażliwości, utalentowani, którzy potrafią stworzyć fajny obrazek, niekoniecznie ich interesują pewne niuanse, które powinny być zachowane, a z kolei publiczność hip-hopowa, która chce po to sięgnąć, bo to jest dla nich rzecz kultowa, na te niuanse zwraca uwagę. I jak tam coś nie gra, moim zdaniem bardziej nie grało w filmie o Hadzie niż w filmie o Paktofonice, ale tutaj to już pewnie musieliby się wypowiedzieć, nie wiem, czy Rahim, czy Focus, jakie są ich tam odczucia. Niemniej jednak ja te filmy oba obejrzałem. No i tam, wiesz, no wiadomo też, że film się rządzi swoimi prawami i czasem trzeba coś przerysować i pewnie gro filmów, które ja obejrzałem, były biograficzne, podobały mi się, ale miały jakiś, no, coś, wiesz, jakiś mianownik, który kompletnie nie był wspólny z życiem danej persony, bo byłoby to nieciekawe, a film jest ciekawy. No i tak pewnie się stało też tam z filmem o Hadzie, chociaż ja nie znam też aż tak dobrze jego historii, znaliśmy się gdzieś tam prywatnie, nawet myślę, że mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że się polubiliśmy, mieliśmy dobry kontakt. Mieliście piosenkę też wspólną. Tak, no nawet, chyba w rezultacie nie jedną. No i tam chyba, wiesz, no, było parę rzeczy takich nie do końca zgodnych z prawdą. I tyle. A do ciebie często zgłaszają się ludzie ze środowiska filmowego z propozycją na przykład roli? Bo przypuszczam, że takie propozycje musiały się pojawić. A nie przypominam sobie. Raz faktycznie. Raz ostatnimi czasy, na przestrzeni ostatnich 2 lat, miałem grać Jezusa. Ale nie, no ja się nie czułem jakoś do tego, wiesz, nie chciałem. Nie chciałem też, nie bardzo miałem czas akurat na to, żeby się tym zająć, bo to trzeba było się z tym zająć tak na full. Zapuścić włosy, brodę. No to pewnie charakteryzacja, ale no jakoś nie czułem tego do końca, żebym ja się nadawał. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że z małymi wyjątkami, że ja jednak robię swoje i to umiem, a tego bym chyba nie umiał, czyli grania. Fajnie byłoby się niby sprawdzić, ale myślę, że to nadal, no... Wiesz, no można być naturszczykiem. Nie wiem, jaka rola musiałaby być dla mnie przypisana, żebym ja był naturszczykiem w tej roli. Jakoś nie wiem. Wiadomo, że trochę mnie ciągnie, gdzieś tam jak o tym myślę, bo też taki zawód sobie wybrałem, nie bez powodu, że widocznie chciałem coś pokazywać od siebie, coś dawać ludziom, nie? Jakąś tam ekspresję przekazywać, wywalać coś z siebie na wierzch, ale nie jestem pewien, czy swoją mimiką, ciałem i, wiesz, zachowaniem. Wydaje mi się, że ta warstwa taka,
której tekst się pojawia, to wystarczy. Ale będziemy mogli zobaczyć cię na małym ekranie. I to w roli i w sytuacji, w której sprawdzasz się najlepiej, czyli koncert. Tak będzie. Myślę, że mnóstwo fanów za chwilę się dopiero o tym dowie, ponieważ już zajawiłeś na Facebooku, że będzie ogłoszenie. Kiedy ten podcast będzie emitowany, to już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, ale mowa o twoim koncercie na Torwarze. Tak. Będzie takowy koncert, będzie można go obejrzeć w całości, longiem. No ja jestem mega zajarany, bo z wielu względów. Po pierwsze, nigdy nie udało mi się tak profesjonalnie zarejestrować koncertu. Po drugie, było to duże wyzwanie i uważam, że sprostaliśmy temu wyzwaniu bardzo dobrze. Oczywiście my jako zespół mamy jakieś tam krytyczne opinie wobec tego, bo był to pierwszy koncert premierowy, jak sama nazwa wskazuje. Czyli, a graliśmy przynajmniej połowę tego koncertu, to nowy materiał, którego nigdy wcześniej nie graliśmy, tylko na próbach. No i zawsze koncert to weryfikuje. Prawdopodobnie gdyby był to 10. koncert z rzędu na trasie, to byłoby już takie zgranie, że już wszystko by grało tip-top. Natomiast uważam, że i tutaj gra wszystko tip-top i wiesz, i no jakby tym bardziej jak na koncert premierowy, to jest, no, jest ekstra. Naprawdę, a ja rzadko mówię takie rzeczy. A świadomość, że są kamery, trochę cię deprymowała, czy zapomniałeś po prostu o tym? W ogóle nie widziałem ich. Nie wiem, gdzie one były. Gdzieś były, musiały być. Nie, wiesz co, tak się skupiam, że nie zwracam raczej uwagi na takie rzeczy. Już prędzej publiczność, na przykład w trakcie trasy, bo ten koncert był otwierającym trasę, która miała się odbyć później właśnie na początku tego roku, w którym teraz funkcjonujemy. I część z niej się odbyła, później wjechał COVID i już wszystkie plany poszły w zapomnienie. A mówił to PZ i mam nadzieję, że ten podcast, na pewno o nim nie zapomnicie i będziecie go słuchać. Polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dzięki.